Zdajemy sobie sprawę, to już bardzo mocno widać, że ta partia, która kiedyś była UPR-em, teraz jest Kongresem Nowej Prawicy, być może czasy się zmienią, być może i marka się zmieni, ale ta idea, partia, która jest pewnym depozytariuszem jasnej, dobrze zdefiniowanej idei politycznej, ta partia jest zakorzeniona jeszcze w opozycji lat 70., którą ja tu reprezentuję i nieliczne grono dziadków. I my spotykamy się w takich gronach, żeby pomalutku przekazywać pałeczkę w szkafecie nowym pokoleniom, bo te czasy nasze, jakie my pamiętamy, czasy PRL-u, był zupełnie inny świat polityczny i inaczej się wtedy walczyło w polityce. Teraz się to robi zupełnie inaczej. Przekazujemy pomału naszą wiedzę, która wówczas była beznadziejna, a okazało się, że szanse były, bo przecież w 70-tych latach, kto walczył z komuną, to pukali się wszyscy w głowę, że wariat, że komuna to potrwa jeszcze jakieś 200-300 lat, a potem dopiero można myśleć o zmianach. Tymczasem Związek Sowiecki, Partii Polska została zreorientowana i dało się to zrobić, czyli nasze myślenie o pewnych nadziejach i szansach było uzasadnione. I dzisiaj również otwierają się inne nadzieje, inne szanse i one są uzasadnione. Trzeba umieć je odgadnąć, odczytać i wykorzystać, jak przyjdzie dobry moment. A poza tym musimy cały czas, nie dla siebie, ale dla kraju, w którym żyjemy, musimy dla Polski, dla współrodaków, stanowić pewien zalążek racjonalnego myślenia, bo jeżeli zajdzie poważna przebudowa polityczna, to ktoś będzie musiał umieć to wykonać. I przecież my różnimy się jako opozycja antysystemowa, pozaparlamentarna, różnimy się od całego świata polskiej polityki nie tylko tym, że jesteśmy innym zespołem, który chce porządzić, żeby się urządzić. Nie. My nie chcemy porządzić po to, żeby się urządzić. My chcemy rządzić po to, żeby inni w Polsce mogli się urządzić i nie byli uciskani, prześladowani przez sferę polityki. Żeby Polacy odzyskali wolność, żeby odzyskali własność własną, żeby państwo polskie nie gwałciło praw formalnych, nie gwałciło praw materialnych swoich obywateli, żeby ludzie mogli żyć swoim wolnym życiem. A my nie musimy z tego tytułu odnosić żadnych korzyści. Więc nie walczymy, celem naszym nie jest to, żeby dla siebie zyskać jakieś korzyści materialne czy jakieś tytularne zaszczyty, jakieś apanaże, ambicje swoje realizować. Po prostu mamy pewną misję do wykonania i szukamy okazji, żeby tę misję wykonać. Różnimy się i to bardzo mocno widać. Proszę Państwa, widać to nawet po takich drobnych incydentach jak to, że Kongres Nowej Prawicy, który był bardzo ostro zwalczany przez Janusza Korwin-Mikkego i jego najbliższych zwolenników, który wyszedł z tego kongresu, po prostu była to partia biorąca, a on nie chciał, żeby ta partia była biorącą w skali kraju, żeby weszła do Sejmu. Więc zażyczył sobie rozwiązania. No, pan kongres się nie rozwiązał. Był zwalczany w ten sposób, że całą kadrę Kongresu Nowej Prawicy wabiono konfiturami władzy. Chodźcie za Korwinem, bo tam będzie miód, tam będą konfitury, tam będą gwarantowane stołki parlamentarne, tam się ogłowimy. I ci, którzy uważali, że najważniejszy sukces to jest materialny i prestiżowy sukces osobisty, poszło. No i niestety nie osiągnęli tego sukcesu. Ale to środowisko nasze się troszeczkę oczyściło. Kadrowo, licząc w liczbach, nie dużo straciliśmy, ale jakość kadry, jakość taka, bym powiedział, moralna, znacznie się poprawiła. Znacznie. To znaczy, jesteśmy mniej licznym środowiskiem, ale takim środowiskiem, w którym przebywa się z wielką przyjemnością, bo wszystkich łączy to samo. Poczucie powinności, a nie jesteśmy stadem hien, który chce wspólnie zapolować i wspólnie się nażreć. Więc naprawdę jesteśmy antysystemowi również w tym sensie, nie tylko programu politycznego. Na prawicy tej pozaparlamentarnej mamy bardzo wiele środowisk z nami sympatyzujących. Bardzo wiele. Więc jaki jest sens naszego istnienia? Z takim pytaniem spotykam się bardzo często. Sens jest taki, że istnieją środowiska polityczne pozaparlamentarne, które bardzo dobrze definiują kwestie moralne i na nich się koncentrują. Natomiast nie doceniają albo nie rozumieją kwestii wolności gospodarczej i sensu tej wolności. Są też takie środowiska, które się nazywają wolnościowymi, które bardzo dobrze rozumieją sens wolności gospodarczej i
wszystkim manifestują swoją postawę: zostawcie nam pieniądze i pozwólcie, żebyśmy robili, co chcemy. Czyli te środowiska libertyńskie, które mają rób ta, co chce, ta jest naszym programem i naszą ideą. Na takich postawach również nie zbuduje się państwa, bo to jest postawa roszczeniowa. Niech nam państwo da spokój. Tak, państwo powinno dać spokój. Tylko to państwo nie powinno być zanarchizowane, powinno się wycofać do bardzo małego zakresu swoich kompetencji i bardzo dobrze to wykonywać. Nie można demontować państwa w imię swoich roszczeń wolnościowych. Państwo ma się po prostu zawęzić i wykonywać tylko to, co do niego należy, wykonywać pilnie, skrupulatnie i dobrze, i nie w partykularnym interesie ludzi, którzy sprawują władzę w państwie. Bo państwo nie może być prywatną własnością gangów politycznych, które akurat chwilowo sprawują władzę w tym państwie. Więc jesteśmy naprawdę opozycją jedyną taką w Polsce i w tym zawiera się sens naszego istnienia. Nie w tym, że jest nas 10 tysięcy. Nie liczba. My żyjemy w świecie ludowo-demokratycznym, gdzie zjawiska mas mają ogromne znaczenie. Bo 10 milionów popiera tych, a 5 milionów popiera kogo innego. Natomiast racji politycznej tam nie ma żadnej. A racja nie mierzy się ilością głosów, ilością podniesionych rąk. Racja, również moralna racja, jest racją obiektywną. I my jesteśmy depozytariuszami tej racji, choćby tu by jeden z nas pozostał, a wszystkich by wykupił. I to on jest depozytariuszem racji politycznych i dlatego powinien uczestniczyć w życiu politycznym i powinien mieć odwagę głosić tą prawdę i głosić tą rację, bo nawet gdyby nas wybili wszystkich, to racja pozostaje nadal. Proszę państwa, najpiękniejszą cywilizację, tą cywilizację łacińską, cywilizację Zachodu, stworzyli ludzie, którzy wyszli z katakumb. Wielu z nich zginęło. Nikt się nie wyparł głoszenia racji. I dlatego zbudowano najlepszą cywilizację. I my jesteśmy znów zalążki tej samej cywilizacji łacińskiej, którą należy rekonstruować. I tak mamy w deklaracji ideowej powiedziane. Właśnie celem naszym jest przywrócenie zasad cywilizacji łacińskiej, praw wyrosłych z etyki katolickiej, z powinności, moralności, zasad ładu publicznego. A w sferze politycznej jest nam blisko do wszelkich anarchistów i libertarian, którzy to roszczeniowo mówią, dla siebie żądają wolności. Tak, my im chcemy tą wolność zafundować. My nie chcemy wolności tylko dla nas. My chcemy wolność dla wszystkich rodaków w państwie, żeby zbudować dobrą przyszłość dla siebie, dla naszych dzieci, wnuków, żeby pokazać światu, że świat urządzony, świat polityczny, urządzony w oparciu o kodeks moralny, jest światem efektywnym, jest światem, w którym dobrze się żyje, nie tylko nam, wyznawcom katolicyzmu, ale dobrze się żyje również i ateuszom, i innowiercom. W świecie, który przestrzega poprawnie zdefiniowanej wolności, który stoi na straży wolności, własności i sprawiedliwości. I o tym możemy sobie dzisiaj pogadać. Bardzo fajnie, że jeszcze w nastrojach wakacyjnych i przy wakacyjnej pogodzie. Dziękuję, życzę bardzo, bardzo, bardzo owocnych i przyjemnych obrad. Dziękuję bardzo.